Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum! Look at me, Damien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. It's gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu StephenKing.pl lub podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o czwartym tomie serii Zwiadowcy autorstwa Johna Flanagana pod tytułem Bitwa o Skandię. John Flanagan, Zwiadowcy. Księga czwarta, Bitwa o Skandię. I na samym początku, na samym wstępie, ponieważ ja będę znów bardzo chwalił tę książkę i chyba będę ją najbardziej chwalił z tych czterech dotychczasowych, a i poprzednie przecież chwaliłem całkiem nieźle, na wstępie chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, jaki jest target tej serii. Bo ja nie jestem pewien, czy przy recenzowaniu pierwszego tomu powiedziałem to dość wyraźnie, a już wiem, że kilka osób namówiłem do czytania tego cyklu. No, jeśli ich namówiłem już teraz, to powiedzenie w tym momencie, sprostowanie tamtego, czy bardziej sprecyzowanie, nie zmieni nic, no bo jeśli ktoś planuje to czytać, to najprawdopodobniej nie słucha mnie w tej chwili, a najwyżej wróci do tego podcastu później. No ale jeśli przypadkiem ktoś zabrał się za pierwszy tom i zawiódł się, to może jeszcze sprawdzi, co mam do powiedzenia o kolejnych. Ja jeszcze raz bym chciał wyraźnie podkreślić, że to jest seria dla młodego czytelnika. I to według mnie jest to seria dla tej młodszej części młodych czytelników niż tej starszej części. Jeśli miałbym tak określić wiekowo, to strzelałbym 12, może nawet 10 lat. Na pewno bardziej 12 lat niż 15 czy 17. To do takich czytelników skierowana jest ta książka. Ja nie twierdzę, że to się nie będzie podobać starszym czytelnikom. No ja jestem starszym czytelnikiem, dużo, dużo, dużo starszym czytelnikiem i czytam to z ogromną przyjemnością, ale trzeba sobie zdawać sprawę, wchodząc w te książki, że targetem tutaj są starsze dzieci, jest młodsza młodzież, jest bardzo młody czytelnik. I to naprawdę przez tę książkę się przewija, bo ja recenzując pierwszy tom mówiłem, że mamy tutaj trochę nieszablonowych zagrań, że tak kilka razy nawet zostajemy zaskoczeni, że myślimy, że to będzie tak sztampowo, że to pójdzie w takim ogranym kierunku, a tutaj gdzieś tam nas autor zaskakiwał. Natomiast no, można by odnieść mylne wrażenie, że tak to jest w tych książkach, że one mają jakieś drugie dno, albo że bohaterowie są bardziej skomplikowani. Nie, absolutnie nie. Ci bohaterowie są przeokrutnie prości. To są właśnie tak prości bohaterowie, jak w historiach dla
bardzo młodych czytelników. Jak ktoś jest dobry, to jest przeokrutnie dobry. Jak ktoś jest zły, to jest przeokrutnie zły. Okej, no dobra, akurat w tym przypadku mamy dużo Skandian. Poznajemy Skandian, którzy do tej pory byli wrogami, i to takimi dzikusami, wrogami Araluenczyków. No teraz przez to, że ich poznajemy, oni stają się dużo bardziej pozytywnymi postaciami. Już w poprzednim tomie o tym nie mówiłem, tam mieliśmy Eraka, Skandianina, który uprowadził Willa i Evenlyn. No i my go już w trzecim tomie w Ziemi Skutej Lodu poznaliśmy od dużo, dużo lepszej strony, jako bardzo pozytywną postać. I tak naprawdę w tym momencie nawet aż ciężko uwierzyć, że, bo tutaj nam próbują pokazać jego historię, że on jest tam najbardziej brutalnym poborcą podatków, że wystarczy, że po prostu stanie, a już wszyscy robią po gaciach i płacą. A przez to, że on został wykreowany na postać pozytywną, to jest tak naprawdę najbardziej... myślącą postacią z tych Skandiańczyków, bo ich wódz, ich przywódca i wszyscy, całe wojsko, które bierze tam udział w tytułowej bitwie, to są jak takie ogry z gumisiów, po prostu takie walczymy wszyscy, za honor, musimy biec i polec. Ten ich władca to jest taki furiat, takie kompletnie nieprzemyślane decyzje podejmuje i w ogóle oni właśnie działają na tej zasadzie, że tam Holt tutaj w tym tomie pomaga im w walce i próbuje jakieś zasady tej walki wprowadzić. Oni nie, już za długo czekamy, biegniemy, bój, walka, do boju, no na tej zasadzie. Tak są po prostu oni przedstawieni i tak w zasadzie każda postać jest tutaj przedstawiana. Jak jest ktoś dobrym, odważnym rycerzem, to jest dzielnym, dobrym, odważnym rycerzem, to wiecie, w 100% wchodzi w tę rolę. Do tego dialogi między bohaterami są takie jednak dość proste. Wiecie, no te książki raczej was niczym nie zaskoczą, ale nawet jeśli, to mniej więcej po pierwszej wymianie zdań już będziecie wiedzieli, o co chodzi, a tutaj jest to wszystko wykładane. Jeden bohater coś mówi, drugi nie, ja tego nie rozumiem, więc on mu wyjaśnia to tak jak dziecku w szkole na przykładach. I jeszcze ktoś powie, nie, ja jeszcze tego tutaj nie łapię, i wtedy mu wyjaśnia jeszcze dalej. To na tej zasadzie jest pisane. To ja przyznaję, że to trochę może wkurzać, bo ja przyznaję, że jak zacząłem słuchać czwarty tom, Bitwa o Skandię, to też mnie to trochę już męczyło. Po tych czterech tomach, po tych trzech przesłuchanych dość w takim zabójczym maratonie, trochę mnie to zaczęło męczyć. I nawet na początku czwartego tomu zacząłem zastanawiać się, czy w zasadzie kontynuować będę tę serię. A na pewno myślałem, że dociągnę do końca czwarty tom i zrobię sobie dłuższą przerwę. Między innymi właśnie przez tę taką pocieszność, taką naiwność w zachowaniach, w rozmowach i właśnie w postępowaniu niektórych bohaterów. No, władcy krajów zachowują się idiotycznie po prostu. Idiotycznie. No, król Duncan jest po prostu, zachowuje się jak postać z kreskówki. Wystarczy, że ktoś mu coś tam powie, szepnie słówko, on tak zrobimy. Ktoś tam mówi mu, w ogóle wracają, na sam koniec mówią, że jesteśmy sojusznikami, on nie pyta tam o sojusz, tam bracia moi, nie pyta, kto to podpisał, to na tej zasadzie jest takie maksymalnie uproszczone. Dlatego chciałbym, żebyście sobie zdawali sprawę, że to jest po prostu książka dla bardzo młodego czytelnika i mówię o tym 7 minut, także przejdźmy dalej. Powiedziałem, że początek mnie trochę zmęczył. Między innymi to była jedna strona, że właśnie już troszeczkę miałem dość tego trochę dziecinnego podejścia. Druga rzecz to była taka, że początek sprawiał wrażenie, że to teraz będzie rozdrabniane na części, że będziemy teraz dzielić włos na czworo po prostu, bo tak jak poprzedni tom w zasadzie nie pchnął głównej akcji, niewiele do przodu ją pchnął, w zasadzie jej nie pchnął, tak tutaj początek sprawia wrażenie, że teraz będziemy w ogóle to wszystko pokroimy, wiecie, tak jak były rozdziały o Willu i Evenlyn, tak teraz oni na początku zostają rozdzieleni. Do tego dochodzi jeszcze rozdział o Eraku właśnie, także miałem wrażenie, że teraz naprawdę to zacznie się rozciągać i rozwadniać maksymalnie, przy czym już od razu zaznaczam, że to było błędne założenie z mojej strony, ponieważ tak, może i na samym początku to zostaje
trochę rozkrojone na wiele części, ale bardzo szybko gdzieś w jednej trzeciej książki wszystkie te wątki ze sobą się na nowo splatają i zaczyna nasza książka iść jednym wyznaczonym głównym torem. To było takie wiecie, trochę rozbicie przed ostatecznym takim finałem, połączeniem tego, przed ostatecznym finałem tych wątków zapoczątkowanych gdzieś tam już dwa tomy temu, połączeniem sił. I tak naprawdę zmierzamy do tytułowej bitwy o Skandię, a jak się okazuje, ta tytułowa bitwa o Skandię to jest zupełnie coś innego niż ja podejrzewałem. Tutaj nie ma walki Areluan kontra Skandia, tylko wchodzi na scenę nowy przeciwnik. Wchodzą skośnoocy Tamajaini. Wojownicy, którzy kiedyś tam dwie dekady temu prawie podbili wszystkie krainy, dostajemy całą historię tej bitwy, dowiadujemy się bardzo wiele ogólnie o Tamajainach, o ich historii, o przeszłości Holta, bardzo silnie związanej z nimi. Dodatkowo właśnie przez to, że rozgrywa się to w Skandii, przez to, że nasi bohaterowie zawarli tymczasowy sojusz ze Skandianami, dowiadujemy się też bardzo dużo o samych Skandianach, o ich zwyczajach, o ich hierarchii władzy, o tym jak to u nich wszystko wygląda i tak jak przy poprzednim tomie narzekałem trochę, że takie rzeczy są strasznie po łebkach potraktowane, tak tutaj no zostaje to bardzo mocno rozwinięte. No i właśnie co zaskakujące, to nie jest bitwa o odbicie Willa, nie jest bitwa jakaś zemsta za poparcie Morgrata w wojnie zakończonej wraz z drugim tomem, tylko zupełnie nowa wojna szykuje się nam. Tamajaini przepuszczają atak na Skandię, planując tak naprawdę bardzo łatwo ją podbić i ruszyć ku kolejnym krainom, ruszyć morzem do Araluenu. W związku z czym Will, Horace, Evenlyn, Holt pomagają Skandianom, którzy, jak już powiedziałem, mają swoje bitewne zwyczaje, chcą biec z toporem, siekać i w ogóle bezmyślnie walczyć, a tutaj Holt wprowadza masę nowych zasad, czym zaskakuje Tamajainów i no, czym sprawia, że ta tytułowa bitwa o Skandię rozwija się do gigantycznych rozmiarów, bo najeźdźcy, tamajaińscy najeźdźcy planowali bardzo łatwo wkroczyć do Skandii i po prostu ją przejąć. Natomiast bitwa zostaje opisana z ogromnym rozmachem. Cała wielka końcowa bitwa to jest jakaś 1/4 książki. To jest bardzo dużo. I naprawdę czytamy z ogromnymi szczegółami, jak na tego typu powieść, jak na powieść z tego cyklu, tak jak zacząłem ten dzisiejszy podcast, przeznaczoną jednak dla dzieci, z ogromnymi szczegółami różne działania wojenne, rozpisane rozdział po rozdziale na bardzo dużej objętości książki. Naprawdę, gdy ja kończyłem ten tom, a tym razem nie czytałem go w takim tempie, nie słuchałem go w takim tempie jak trzy poprzednie, pomimo, że on wcale nie jest dłuższy, no on jest tej samej objętości co tom trzeci. Audiobook trwa prawie 9 godzin, czyli w zasadzie mógłbym znów wyrobić się w dobę z tą książką, a ja ją słuchałem chyba około tygodnia, ale tym razem włączałem ją sobie rzadko. Właśnie czasami w drodze do pracy, czasami mi się nie chciało i czasami do snu. I gdy już dobrnąłem do tej drugiej połowy książki i do finału, no to kurczę, to tak sobie myślałem, ile tutaj się wydarzyło, bo naprawdę sporą drogę przeszliśmy od tych pierwszych stron, gdzie ja narzekałem trochę na to, jak to zostało napisane i na to, jak podejrzewałem, w jakim kierunku to zmierza, do tego, gdzie znajdujemy się na koniec. To jest naprawdę, naprawdę świetna książka nam się z tego robi. Co więcej, czwarty tom, Bitwa o Skandię, w pewnym sensie zamyka nam wątki, które ciągnęły się od drugiego tomu. Od finału mniej więcej drugiego tomu, kiedy nasi bohaterowie zostali rozdzieleni, no to ciągnęliśmy wątki przez trzeci tom i cały czwarty i czwarty w pewnym sensie nam to zamyka. Okej, bohaterowie mają bagaż nowych doświadczeń, zostały nawiązane nowe sojusze, pozmieniały się strony pewnych konfliktów i to wszystko pewnie będzie owocować podczas przyszłych wydarzeń. Ale tak jak drugi tom skończył się cliffhangerem, a trzeci pozostawił nas w zawieszeniu, w zasadzie urwał po prostu wątki, które
rozwijał w historii opisanej na jego kartach, tak tutaj wszystko w zasadzie zostaje doprowadzone do końca i to takiego kilkuetapowego końca, bo mamy zarówno koniec bitwy, zakończenie w Skandii, podróż do Araluenu i tam też jeszcze dodatkowe finały, odznaczenia, uczty, zabawa i tak dalej, i tak dalej. Takie zakończenie, które teoretycznie jest w stylu, wiecie, końca, finału ostatecznego, ale tak naprawdę no jesteśmy gdzieś tam nawet jeszcze nie w środku drogi i przed naszymi bohaterami jeszcze długi, długi rozwój. Także zobaczymy, jak to teraz będzie Flanagan prowadził dalej. W sumie no, ja co tom się zastanawiam, jak to będzie dalej prowadzone i jak do tej pory no raczej się chyba myliłem. No zobaczymy, zobaczymy. Ciekawi mnie, co teraz będzie dalej i tak jak powiedziałem, tak jak rozpoczynając czwarty tom, powiedziałem sobie, że raczej robię przerwę, a nawet może zakończę już zabawę z tym cyklem, bo szczerze naprawdę już dość mocno mnie wkurzała ta naiwność i ta taka, no to głupio brzmi, głupota, to takie dziecięce podejście. Tak, ostatecznie po zamknięciu ostatnich stron mam ochotę na więcej. Kurczę, nadal mam ochotę na więcej i coś czuję, że za chwilę wrzucę sobie kolejnego audiobooka i w następnym tygodniu pewnie znów wam o nim opowiem. Okej. Podsumowując, na chwilę obecną jest to według mnie najlepszy tom. Dodatkowo daje on dużo fajnych rzeczy dla, ostatecznie fajnych rzeczy dla starszego czytelnika, bo pomimo, że kurczę, jak zwykle na koniec się już motam i mieszam, pomimo, że tutaj jest masa tych elementów, na które zwróciłem uwagę, no to jest też masa elementów dużo bardziej rozwiniętych niż w poprzednich tomach, na które też zwróciłem uwagę. No trzeba się pogodzić z tym, jaki cykl bierzemy do ręki. Jeżeli komuś nie odpowiada naiwność, jeżeli komuś nie odpowiada takie podejście danych bohaterów, to po prostu nie bierzcie tego do ręki, nie wchodźcie w ten cykl, a jeśli już weźmiecie i to zaakceptujecie, no to pewnie będziecie się nieraz wkurzać, tak jak ja, na niektóre takie właśnie zagrania, ale ten tom naprawdę rozwija dużo wątków. No i niestety też je kończy, no zobaczymy. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie to dalej. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Ze zwiadowcami na łamach konglomeratu spotkamy się już pewnie niebawem, natomiast ze mną usłyszycie się pewnie jeszcze szybciej. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć! You just don't turn it off!